Piłkarze Stali Grudziądz przed własną publicznością są jak na razie w tym sezonie bezbłędni. Wygrywają z każdym ligowym rywalem. Tym razem swoich szans w Grudziądzu próbowali poszukać zawodnicy z Kasztelana po Popowo-Biskupie. Na słowie próbowali można by tę relację zakończyć, szczególnie po tym, co działo się na samym początku spotkania. No rywal przede wszystkim nie był wymagający. Rywal, który zajmuje gdzieś tam pozycję w dolnej części tabeli. Strzeliśmy szybko bramki. 3-0 chyba było po 10 czy 15 minutach. Bramki dla Stali w pierwszej połowie strzelali Wojciech Tadajewski, Mateusz Bertram, Tomasz Rybik oraz Paweł Przybyłek. Ostatecznie pierwsza część gry zakończyła się rezultatem 4-1 dla Stali. Po zmianie stron gra się w minimalnym stopniu wyrównała. Druga połowa może troszeczkę gdzieś zabrakło nam koncentracji, żeby utrzymać wynik z jedną bramką stracone. Mecz zakończył się rezultatem 5-2 dla grudziąckiego zespołu. Ostatnią bramkę dla Stali dołożył jeszcze Arkadiusz Malinowski. Po 10 seriach gier grudziądzanie zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli. Do lidera Iskry Ciechocin tracą 3 oczka. Staramy się nie myśleć o tym, co będzie dalej. Gramy mecz po meczu, udaje nam się wygrywać. W tej chwili mamy miejsce i ilość punktów taką, że porównując do poprzedniej rundy wygląda to dużo lepiej. Patrząc na niewielką stratę do lidera rozgrywek, śmiało można wysnuć tezę, że Stal ma sporą szansę na skuteczną walkę o awans do piątej ligi. To wszystko idzie w dobrym kierunku, tracimy tylko 3 punkty. Zobaczymy. No jest szansa, żebyśmy na pewno bardzo mocno powalczyli o to, żeby awansować. Przed sezonem z klubu odeszło aż 7 zawodników. W ich miejsce sprowadzono 3. Bilans wydaje się być prosty. Stal liczebnie się osłabiła. Jednak poziom nowych zawodników w pewnym stopniu to rekompensuje. Wychodzimy praktycznie tą samą 11, co jakby nam daje dużą stabilizację, jeżeli chodzi o drużynę. Te osoby, które wchodzą gdzieś w drugiej połowie, to nie wchodzą gdzieś na końcówkę na ostatnie 5 minut czy 10. Są autentycznym wzmocnieniem, dają nam gdzieś tam wzmocnienie w drugiej połowie meczu. Przed grudziąckim zespołem kolejna batalia o ligowe punkty. Tym razem na wyjeździe Stal podejmie Cyklon Kończewice.